Nazywam się Maciej Zimnicki, jestem kierownikiem regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Niedźwiedziu w Polsce. Firma Ekosystem zajmuje się przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowaniem innych odpadów. Firma Ekosystem zakupiła kompaktor Tana E320 seria Eco. Urządzenie dotarło do nas kompletne, wystarczyło je złożyć, zajęło nam to 3 godziny. Składanie samej maszyny było proste, intuicyjne. Wyzwaniami, które stawialiśmy przed nowym kompaktorem, to przede wszystkim oszczędność. Oszczędność również czasu pracy dla operatora, co zostało spełnione m.in. systemem automatycznego doczyszczenia chłodnicy, systemem dopalania i oraz systemem czyszczenia walców. Po zakupie nowej TAN zmienił się komfort pracy dla operatora. Zmieniła się też obsługa TAN, jest prostsza, szybsza. Operator musi mniej czasu poświęcić na jego konserwację. Między innymi dzięki TANA Control System. Urządzenie jest szybsze w obsłudze, tańsze w serwisie i eksploatacji. TANA jako jedyna firma posiadała w swojej ofercie napęd na bębnach z przodu i z tyłu. Dlatego zdecydowaliśmy się na walec, gdyż walec ugniata odpady po większej powierzchni niż koła i potrzeba jest mniejsza liczba przejazdów niż urządzeniem kołowym. Kabina jest dużo większa, przestronna i szerokie jest pole widzenia. Nowe urządzenie zawiera udogodnienia, takie jak centralne smarowanie, klimatyzacja. Nasze oczekiwania zostały spełnione w 100%.